O, jesteśmy z Bogdanem, zwiedzamy, Bogdan jest w szoku, nie może uwierzyć Kanadzie, że takie są już fermy w Polsce. Tu mój kolega przyjaciel prowadzi, pokażemy jak wygląda taka farm. Kury mają ogród zimowy w zimie, również w zimie mają trawę. Wszystko jest tu dogrzewane, w zimie to światło przechodzi przez okna, tak? Okna, widzisz takie? Mm-hmm. I tam światło przechodzi i tak pokazujemy, wygląda farma ekologiczna. I co? Jesteś zdziwiony, Boguś? Jestem. No, zaszokowany, że takiej wysokiej jakości jajko, kury mają koguty, tak są wypuszczane. Jeśli wydziubią całą trawę, tak jak jest wydziubane, przechodzą na osobne sąsiednie. Następny hektar masz wolnej przestrzeni trawy, tak? Tak. No tam jeszcze nie wysukowana. O, i to jest naprawdę szczęśliwa kurka. Kury są wypuszczane na dół. No. I mają wodę, i mają wybieg, i mają trawę, pod dostatkiem trawy. I to jest kura szczęśliwa, tutaj zwiedzamy, takie farmy powstają. Farmy, które hodowały kury w klatkach, już są przeżytkiem. Nikt nie kupi takiego jajka. Po prostu wielka świadomość ludzi, coraz większy nacisk tych ludzi, jajko jest poszukiwane, po złoty 20 chodzi kurka z wybiegu jajka. I dlatego farmy zaczynają myśleć, również robią takie jajka, które jest kura na wybiegu. I nie różni się to od chowu gospodarskiego, tylko ilością, bo tutaj jest ogromna przestrzeń, mają tutaj parę hektarów do dyspozycji, niemożliwe, że to specjalnie jest posiadana lucerna, która ma duża białka, specjalne gatunki traw, wydziubią to i przechodzą na następne stanowiska. No, tak chcę pokazać kurę, zajmuję się tym, pokazuję to, także takie kurki robimy. Tak jak i u Amiszów to jest pokazane, tak jak pokazałem, również ta kura chodzi na wybiegu. No i dzika czereśnia ptasia, która ma najwięcej wartości, pokazujemy. Bogdan z Kanady przyjechał, pokaż taką czereśnię. No, to jest ptasia czereśnia, 330 mg w 100 gramach jodu. Przy tarczycy, przy tym najlepsza, na tych terenach w Polsce rosły, w górach właśnie, bo tu zawsze brakuje jodu. I tu zawsze na każdej miedzy rosła czereśnia, o, pokażemy, taka. Te kury nawet nie chcą tego jeść. Tak, o, pokażemy. Czereśnie spadają, mogą sobie kury zjeść, o. I taką czereśnię się podęga. Jeszcze razem z pestkami. Jezu, jaki smak. Ty, z tego to by wino zrobił. No i tak chcę pokazać tutaj, że już w Polsce takie farmy się budują i takie po prostu jajka ludzie mogą korzystać. I tutaj nie ma żadnej ściemy, że ten właściciel dowiózł z innej farmy. Jest wystarczająca ilość kur, jajko jest naprawdę cały czas kury, która wychodzi. Już nie ściółkowa, bo ściółce i nadal na hali nie wychodzą, nadal nie widzą słońca. Tutaj mają kury warunki idealne. O, jest statko, każdy kogut jest dobrany, wiele kogutów, jajko są zapłodnione każde i ono wtedy jest biologicznie czynne. Pokażemy taką farmę, powtarzam, że ja współpracuję z takimi właśnie ludźmi, również kury, jeszcze nie ma muzyki. Kiedy będzie Bogdan Roman muzyka? Niedługo będzie, jak u mnie miał, i Beethoven będzie, i Bach, także też prowadzi kolejny krok. No, dziesiątki hektarów ogrodzone tutaj, pokazujemy specjalnie, że już są takie fermy w Polsce. Nawet sam nasz Bogdan z Kanady jest zdziwiony, bo w Kanadzie nie ma innych kur już teraz. Wszystkie te fermy się zamkły, gdzie kura jest na uwięzi i nie widzi słońca, nie ma D3. No. I nie ma możliwości, żeby te kury wydziubały tą trawę. O, widzę, koniczyna jest posiana, lucernę będzie tutaj będą sadzić na tym. O, i ta kura chodzi na wybiegu. Kura w deszcz pada. O, kura ma zaorane ziemię tutaj, gdzie może się nawet pokąpać się w takim piasku. Ona musi mieć piórka przeczyścić. Jak ma wszy, to jest najlepiej, jak się kura kąpie w piasku i naturalnie oczyszcza ciało z jakichś pasożytów. I wtedy nie ma ryzyka, że kura ma wszawicę czy cokolwiek, bo ona się kąpie w piasku. Dopiero rano były wypuszczone, jesteśmy tu z właścicielem, pokazuję. Po południu dopiero będą to wszystko. I tak, no pokazuję specjalnie, jeżdżę z Bogdanem, pokazuję mu takie farmy, jest po prostu zaszokowany. I tutaj nie ma ściemy, że ktoś przywiózł jajka z innej fermy. Tych jajek jest wystarczająca ilość, że nie podkłada ktoś z fermy, kupił za 20 groszy i sprzedaje drożej, za złoty 20. To jest właściciel, który tak kurmę ma wypuszczoną na dworze. I w zimie jest to woliera, również w zimie dostają siano, jeśli nie ma trawy, cały czas są karmione mieloną lucerną i mają dostęp do świeżych zielonek, a więc... Jeszcze się zrobi zdjęcie w środku, jak one mają grzędy. Tak, pokażemy i te grzędy. Jestem zachwycony, że takie coś w Polsce doszło. Byłem już prekursorem, 20 lat temu ja prowadziłem tak kury, gdzie wszyscy się ze mnie wyśmiewali, jajko po 20 groszy nie mogłem śmiać sprzedać. Jeszcze ludzie wtedy nie było tej świadomości. Nikt nie wiedział, co to jest kura z wybiegu, jaka jest różnica. O. Tak kury siadają właśnie, o. Przychodzą, możesz usiąść, dotknąć, bo potrzebują koguta, tak jak pokazałem. I co, Bogdan, jesteś zachwycony? Jestem. No, o, czereśnie wcina, uzupełnia jod, także no kapitalnie.
pokazujemy specjalnie żółtej, że takie kury. Jestem też zafascynowany, że jednak idzie do przodu świadomość. Ludzie coraz bardziej szukają takich jajek, a więc potrzeba zrodziła, również fermy przestawiają się na takie jajko. Dziękujemy, obserwujcie. O, to jest, pokażę, jak charakterystycznie. U mnie również będzie miał, dzisiaj przyłożę piasek. I tak kura charakterystycznie się kąpie. Tak pozbywa się właśnie wszów i pasożytów. I one wtedy nie mają pasożytu, bo one się wykąpią piasku. O, i tak kura odpoczywa. To nie może nikt powiedzieć, że ta kura nie jest szczęśliwa. Ona chodzi na wybiegu, jajko sobie idzie znieść na hale, tam mają gniazda, są przyzwyczajone, mają przyciemnione miejsca i dlatego je ciągnie nieźle jajko, bo kura musi mieć intymne miejsce, bo ona jest to dla niej przeżycie, oddanie takiego jajka. Słońce jajka nie zniesie, chyba że jest choro. Tak, tak, ona normalnie na dworze niesie. Idzie do specjalnej hale, bo są miejsca przyciemnione, bo ona chce mieć intymnie. Tak jak kobieta, no daje takiemu czynowi się urodzeniu dziecku, też chce, żeby było intymnie. A że no pokazuję to specjalnie, oglądajcie, jestem tutaj zafascynowany. Jakie farmy powstały w Polsce i z takich farm polecam weźcie sobie jajko, które naprawdę żyje, jest biologicznie czynne, pokazywałem na filmikach. Jajko, które jest z fermy i z wybiegu, nie ma medycznie, jest to samo białko, ale chodzi właśnie o tą duszę, o tą energię, którą mówimy na tych wszystkich spotkaniach, o te wibracje, o te mierzenie poziomu tej wibracji i energii tego jajka. Ta kura naprawdę jest szczęśliwa, sam to sprawdzam, sam kontroluję, obserwujcie nas. Dziękuję serdecznie, pokażemy teraz halę w środku. Dzięki.